Dzień dobry, witam się z Wami 7 grudnia. Jupi! Jezu, jak ten czas zapierdziela. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to dzisiaj naniosłam sobie ten znowu retinol. Teraz szybciutkim krokiem poprawiam tylko brew, jak widzicie. I do tego używam po raz setny, tysięczny ten zestaw Duo, słuchajcie, do brwi od Essence. Niezmiennie wyszukowałam dzieci do szkoły, ja dzisiaj idę na popołudnie. Dzieciaczki dzisiaj szybciej kończą, bo dzisiaj mamy piątek. Ja Wam powiem, że ja to już w ogóle się pogubiłam w czasie i przestrzeni. Przez ten tryb teraz pracy ja po prostu nie mam weekendów. Ja nie wiem, kiedy są weekendy, dlatego że ja w weekendy pracuję. Czekajcie. Ja z kolei mam wolne, wiecie, poniedziałek, wtorek na przykład. Okej. No dobra, takie trochę niech se będą. Już będę znowu musiała kłaść sobie, ale to może po pracy dzisiaj. Będę musiała znowu położyć sobie ten produkt, no, z Revolution, ten Brow Tint. Ale to później. Dobra. Mamy to. Tak się zastanawiam, ale chyba nie będę malowała oka, dlatego że chcę iść, słuchajcie, do Bootsa teraz. Wyskoczyć, bardzo mnie ciekawi, dwie rzeczy mnie ciekawią, więc chcę pójść zobaczyć, czy trafię na jakieś promo. Niestety muszę edytować jeszcze raz filmik, ponieważ wkradł się mały taki błąd i niecały jeden filmik mi się przesłał na YouTube'a, co mnie się nie podoba. Użyjemy sobie jeszcze to, ale widzę, że mam nienamoczony ten, nienamoczoną gąbeczkę. Użyjemy sobie tego z ET Cosmetics, no. Finition Matte Light Medium ET Cosmetics, jak kto woli, ten oto produkt, światło się chyba odbija. Jak widzicie, jeszcze mam w ogóle oko niepomalowane, więc też sobie mam tutaj jakiś przygotowany pierwszy lepszy tusz, akurat z Essence, także to sobie wykorzystamy. Naniosę to za chwilę, tylko idę zmoczyć gąbeczkę i za chwilę do Was wracam. Dobra, także przystępujemy do mini make-upu. Oczywiście mówię mini, ponieważ nakładam tylko i wyłącznie, jak widzicie, jak wcale nie dużo, bo trochę tylko tego produktu. To naprawdę nie jest dużo, bo ja daję takie, widzicie, takie malutkie placki, że tak powiem, tego produktu. Dobra, jeszcze trochę na czoło i trochę na nos. Jest bardzo jasny kolor tego zresztą. Okej. Trochę rozcieram, trochę wklepuję, bo jest bardzo taka, powiem Wam, kremowa, bardzo kremowa konsystencja tego produktu. Okidoki, za chwilę otworzymy sobie właśnie kalendarze. No i tak jak mówię, ja dzisiaj idę do pracy, więc nie wiem, co Wam dogram. Wrócę dzisiaj, pracuję do 21:00, także wrócę dość późno i nie wiem, czy będę miała jeszcze, o, i nieprzyjaciel chyba jakiś mały, co się u mnie rzadko kiedy zdarza. Okej, więc nie wiem, czy będę miała w ogóle chęć i siły, żeby jeszcze cokolwiek wieczorem Wam dograć. Okej. Dlatego nagrywam Wam teraz, ale za to też się muszę spieszyć, bo dzisiaj dzieci kończą szybciej szkołę. Bo oni, synek kończy w piątki o 12:15, a córa 13:20. Tak to wygląda, więc muszę się streszczać, jeżeli chcę coś załatwić. Jeżeli chodzi o takie ważniejsze sprawy, załatwiłam to wszystko wczoraj. A dzisiaj chcę po prostu iść w jedno dosłownie miejsce, bo jestem czegoś ciekawa. Na razie nic nie zdradzę. Jeżeli dojdę i jeżeli się okaże, że tak jest, jak mówię, no to Wam oczywiście to powiem. Ok, dokładam z dziewko produktu. Fajny nawet jest ten produkt, Wam powiem. Jakoś tak nawet go polubiłam. Taki fajny po prostu, fajny krem koloryzujący, ujednolicający zarazem, ale przede wszystkim właśnie te UV, ten filtr, słuchajcie, SPF 40, no po prostu miazga. Okidoki, nie daję sekretki, na razie dzisiaj nic nie daję, dam sobie tylko i wyłącznie tusz, także wytuszujemy sobie rzęsy. Czekajcie. Okej, jeszcze przede mną dzisiaj nagranie tagu świątecznego, ponieważ muszę go dodać do kolejnej części vlogmasa, więc muszę dzisiaj to zrobić.
Dobra, Essence i to jest Super Curl. Zaraz zobaczycie efekt. Ja chcę tylko odrobinkę, nie chcę się dzisiaj malować. Może przed pracą sobie coś tam machnę. Jeszcze muszę sobie wyprasować mundurek do pracy. Wiem też, że jest opcja, słuchajcie, już nowa na YouTubie, czyli opcja ze story. Można nagrywać story, nie wiem ile czasowo, takie chyba krótkie, one chyba są przez tydzień, ale się nie mylę, albo 4 dni, jakoś tak. Ale są one dostępne tylko dla osób, które przekroczyły 10 tysięcy subów. Także mnie to jeszcze nie dotyczy, niestety. Szkoda, szkoda, bo bardzo fajna sprawa. Także dobijajcie do 10 tysięcy, jeszcze tam sporo brakuje. Byłabym przeszczęśliwa, jakbym miała, słuchajcie, w tym roku na przykład te 6 tysięcy, to ja już i tak będę happy. Ja nie jestem tutaj dla subskrypcji, bo gdybym była, to bym sobie je wykupiła, jak co niektórzy, ale nie o to chodzi wcale. Także ja tu nie jestem dla subów. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o suby, no to one tylko tam, wiecie, one wam właśnie powodują, że macie jakieś tam większe możliwości. Na przykład teraz w tym przypadku chodzi o story, no to wymogiem jest mieć 10 tysięcy, żeby te story było wasze. Więc tu akurat było mi miło, gdybym to miała, ale nie mam. Więc cieszę się z tego, co mam. Na pewno krem do dłoni potrzebuję. Moje dłonie potrzebują otulenia, moje dłonie potrzebują nawilżenia. Dobrze, psiknę się ten Paryżian i będę zmykać, ale jeszcze zanim zmyknę, jeszcze tylko otworzymy sobie chociażby dwa pierwsze kalendarze. Jestem mega ciekawa tego mojego butsowego i jestem mega ciekawa, z którego w ogóle się cieszę. Mam nadzieję, że Wam też się on podoba. Ja na przykład mega, mega się cieszę z tego miksa. Są jakieś tam kalendarze, które oglądam u dziewczyn, którym się podobają. To jest właśnie Heros chyba, jeśli nie mylę, czy Harrods. Nawet nie wiem, dobra, nie chcę przeinaczyć. Chyba Harrods, już nie wiem, nie pamiętam. Ale właśnie ten mi się podoba. Klinik nawet też mi się podoba. Także może w przyszłym roku. Zobaczymy. Otwórzmy sobie może ten butsowy. Dzisiaj mamy 7 grudnia. Siódemeczkę. Już pamiętam, że Wam pokazywałam. Jest tu. Jest to coś kwadratowego. Więc to powinien być chyba jakiś kremik. O, nie, to nie jest kremik. Co to jest? Coś różowego. Czekajcie. Bo jak zwykle się nie mogę ogarnąć. Niby mam pazury, a to tak ciężko. Wow, jaka duża pojemność. Wow. Dobra, to jest pierwszy kalendarz. Bardzo mi się podoba ten kalendarz. Naprawdę mega się z niego cieszę. Co ty jesteś? To nie do jedzenia, dobrze wiedzieć. Champnace. I to jest Summer Dream Rewarding Butter Shuffle. Made in England. Well... Earned treat. Ale ładnie. Ładnie pachnie. To ma być, słuchajcie, nie wiem czemu taka dziwna forma. Ja już mam ręce w kremie. Ładnie pachnie. Po prostu do ciała taki. Widzicie, tak dziwnie się trochę roztegował. Spróbujemy. Jeszcze tego nie miałam. Także do ciała, słuchajcie, taki kremik. Wygląda... Zdążyłyście zobaczyć? Tak wygląda. Jaka to jest coś pojemność? Tu jest 50 ml, takie malutkie literki, Boże. Także 50 ml, super! Naprawdę super! Spróbuję sobie, bo nigdy nie miałam niczego z tego Champney czy coś takiego. Teraz otwórzmy sobie Soap and Glory. Jestem mega ciekawa i muszę spadać, mam tylko 2 godziny. Siódemeczka jest tu. Jakaś tubka chyba. Tu widzicie? I otwieramy. Jest, już wiem, co to jest. Wiem, co to jest i lubię Cię. No mean fit. Dobra, zamykamy. Bardzo się cieszę z tego kalendarza. To są dwa moje ulubione kalendarze. I mamy właśnie kremik do stóp. Że kremik właśnie ten, co miałam do stóp. Do stóp. Uwielbiam. Uwielbiam. Polecam serdecznie. Także jak widzicie, 50-50 do rąk, do stóp mam zestaw na zimę. Mega się cieszę, także dzisiaj po robocie, po kąpieli będziemy smerować stopy. Okej, i co? I później otworzymy Wasz kalendarz. Później otworzymy Wasz kalendarz. No dobra, i co?
No i ja chyba już spadam. Rzęsy pomalowałam, na ustach mam właśnie ten Sexy Mother Pucker, to jest Candy Queen, ten z wczorajszego kalendarza. Na twarzy It Cosmetics wygląda tak, może jeszcze tam trochę na czoło, coś mnie ten nieprzyjaciel trochę wkurza. Nie wiem skąd się wziął, słuchajcie, tak w ogóle. O, jak widzicie, ja nie przypudrowuję nic, więc wklepem to trochę, ale to nie wiem, czy to... Niby powinno być to full coverage, więc powinno mi to zakryć w końcu, w którejś z warstw. Okej. Okay. No, tak nie bardzo zakrywa jakoś, ale fajnie, fajnie. No, trzy dychy może bym nie dała, chyba że tylko i wyłącznie za ten SPF. No to tylko to jest tutaj jakby warte właśnie... można powiedzieć tej ceny, czyli wysoka ochrona, to jest bardzo wysoka ochrona, słuchajcie, 40 SPF, no po prostu mega, zwłaszcza na taką pogodę zimową, chociaż dzisiaj jest bardziej chyba jesiennie niż zimowo, nie wiem czy jest na minusie, ale nie widzę ani bieli, ani deszczu, więc też wykorzystam ten moment, że jest znośnie. Okej. Mofek. No i dobra, i styka. Dorzuciłam sobie troszeczkę produktu. Ma mieć on wysokie krycie. Tego nie wiem, bo nie mam za bardzo co przykrywać, no ale nieprzyjaciel jest chyba taki raczej wypukły, a nie czerwony, więc będzie ciężko go zakryć. Okej. No i ja spadam. Chcę zajść właśnie tylko w jedno lub dwa miejsca i do Was wrócę i otworzymy sobie nasz kalendarz. Jeszcze użyję sobie Parisian, żeby nie było. O, bardzo fajny zapach, tak jak Wam mówiłam, odpowiednik Katie Price, tego Stunning. No i dobrze, to ja spadam, z Wami się żegnam chwilowo, odezwę się do Was jakoś później, może jeszcze trochę do ciała. Soap and Glory, dzisiaj wszystko Soap and Glory, zestaw młodego skauta, może nie tak młodego, ja spadam, odzywam się do Was niebawem. Ajo! I hejo, hejo, ja właśnie wróciłam, mam nadzieję, że jest tutaj dobra ostrość. Ja właśnie wróciłam do domu, słuchajcie, i się rozbieram, wykładam ze wszystkiego. Za chwilę zrobię sobie kawę, jeszcze zaszłam do apteki. Tutaj mam właśnie z Clarins samplerek tego double serum, chciałabym przetestować. Tam pisało z turmerykiem, że on jest, czyli to jest, co to jest turmeryk? Ta kurkuma, czy co to było turmeryk? Co to było turmeryk, bo nie pamiętam, przypomnijcie mi. Zawsze mylę, nie wiem, kurkuma czy coś tam. Jak widzicie, o właśnie, tak wyszłam, słuchajcie, po prostu bez stanika i w ogóle, bo po co? Naszła mnie ochota, słuchajcie, też na pączki. I pokażę Wam, co jeszcze wyczaiłam w Charity. Masakra, zrąbana jestem. Jak koń po westernie, a tu trzeba jeszcze do roboty. Poczekajcie, wstawię sobie wodę. Wstawię sobie, słuchajcie, wodę na kawę, a ochota mnie naszła na... Ta-da! No pączki. Na pączki i to jeszcze jest with apple and raspberry jam. Także z jabłkowo-malinowym jakimś dżemem. Jeszcze takich nie jadłam. Wzięłam je w Greksie. Straszna ochota mi naszła na pączka i kawę. Po prostu taka zachciewajka i tak musi być i tyle. Nie ma to tamto. Dobra, czekajcie, klucz od domu. Muszę tu położyć. Świeczek nie zapalam, bo się w sumie... Chociaż trochę się opłaca, dobra. Trochę zapachu niech będzie, bo jak chwilę dzieci zostają same, zanim przyjedzie, słuchajcie, Krzysio do dzieci, to wiecie, to ja nie zapalam, więc ja się boję zostawiać im tutaj jakiekolwiek świeczki. Pokażę Wam, co zakupiłam tak szybko, szybko. Wyszłam po co innego, przyszłam z czym innym, ale to standard, także to nie ma się co dziwić. Zakupiłam chipsy nam wszystkim, ja też jestem ich ciekawa. Walkersy to są takie, co dzieci lubią. Owen Baked Fusions i to są Spicy Tomato and Herbs. Jeszcze ich nie jadłam, więc jestem ich bardzo ciekawa. Dzieciakom mam nadzieję, że zasmakują. Dalej co zakupiłam? Kupiłam klopsiki z indyka, bo jeżeli nie będą chcieli steaka tego, co mam dla nich, to mają jeszcze klopsiki. Zakupiłam dwa opakowania kawy, ponieważ były dwa za 2,50 chyba, jeżeli się nie mylę, a chyba jedna kosztuje dwa, jakoś tak. Nescafe Gold Gingerbread Latte, a druga, mój ulubiony też smak, Cool Mint Mocha. Także dwa takie
bardzo, bardzo fajne smaki, na któryś się za chwilę skuszę. Zakupiłam mleko, mleko dla nas do pracy, bo ostatnio nie było i nikt nie dokupywał, więc wolę mieć w zapasie. Pantene Pro-V, ostatnio ubolewałyśmy wczoraj. Czekajcie, jeszcze raz zobaczę, bo już się tam tak nawącham. No mam nadzieję, że będzie ok. Słuchajcie, szukałyśmy z Oliwią jakiegoś szamponu, co pięknie pachnie. Palmersa nie mamy, kokosowego, bo ostatnio kupiłyśmy ten Shea Butter chyba. I nie mamy też tego Ultime o coś tam ze Schwarzkopfa. To są dwa moje ulubione tutaj szampony, a chciałyśmy coś, co się fajnie pieni, fajnie pachnie. To jest jakaś nowość, trzy w jednym. To ma być niby shampoo, conditioner i treatment, także trzy w jednym. Czyli jakby szampon, odżywka i jeszcze maseczka. Więc sprawdzimy, zobaczymy, przetestujemy. To było za 3 funty teraz, a chyba normalna cena to 4 czy jakoś tak. I zakupiłam w końcu szklanki, dwie. Na razie dwie, bo w sumie na razie tyle mi tylko wystarczy. Dokupię jeszcze dwie po weekendzie. No i oczywiście dwie zupki łagodne, złoty kurczak, coś tam. Więc niech dzieciaczki mają, jak będą miały ochotę. Sorry. Także tak prezentują się moje szybkie zakupy. Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Co sobie kupiłam w Charity? Już Wam pokazuję szybko, tylko za chwilę zaleję kawę. Zakupiłam sobie taką drukarkę. Drukarkę HP za pantów 9. Za chwilę ją podłączę. Mam parę rzeczy do wydrukowania, żeby nie latać albo nie zawracać komukolwiek tyłka. Teraz mogę sobie tutaj drukować. Jest ona i na kolorowy ten, i na czarny, i w ogóle na biały, jak ja to mówię, czarno-biały zawsze. Dobra, chowam jedną szklankę, czekajcie. Zagotowała mi się woda i nie wiem, którą chcę, ale wygrało oczywiście, że gingerbread. Samą porę i zobaczymy. Nie wiem, czy już tą piłam, chyba nie. Tak patrzę tu, bo ostatnio też miałam którąś z tej serii, ale chyba nie tą. No dobra, dojedziemy. Sprawdzimy. Mam na to ochotę, jeszcze mam gdzieś... Tylko muszę pocukrzyć, bo nie mam cukru. Tak, a to jest bez cukru tutaj. Jest po prostu ten i milk. Dobra. Czyli jeszcze trzeba posłodzić, dosłodzić sobie, żeby było dużo cukru. Okej, czekajcie, muszę schować. Cała ja, przecież to normalne jest. Po prostu ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, co by... No, jeszcze kota zdepczę zaraz. Lalo. No, spadło mi. Spadło mi standardowo, no bo tak to jest, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Tak zawsze mówiła moja mama i coś w tym jest. Dobra, od razu słodzę. Dwie duże łychy. Za chwilę będzie mój synek, bo wraca pierwszy, więc mega się cieszę, że zjemy sobie coś razem. Poczekam oczywiście na niego. Dobra, zaleję sobie. Ale dużo tego jest, patrzcie. Ile tego jest, dużo. Cieszę się, że w końcu dostałam te szklanki, bo ostatnio jak byłam, to nie było. Są z kosty, ale dwie z kosty takie kosztują 18 funtów, także no sorry, Winnetu, ale biznes to biznes. Także te kupiłam po funt 50 za sztukę, więc słuchajcie, za 18 funtów to ja, wiecie, będę miała dla całej, kurde, tutaj kamienicy, wiecie, szklankę na kawę. Dobra, ładnie pachnie. Słuchajcie, za 2 funty. Za chwilę otworzymy sobie kalendarz, oczywiście wasz. Co? Aha, jeszcze wasz? Aha, nasz, powiedz, mój, tak? No mój jeszcze kalendarz. Zapomniałam. No cóż ty? Gdzież bym śmiała? Co tak patrzysz na mnie? Co? Co tak kot patrzy na panią? No co? Misiu kolorowy. Patrzy na mnie jak na wariata. Dobra, czekajcie, schowam tylko to jedzenie. Uważaj, Lalo. Schowam jedzenie do szafki, to muszę zanieść zaraz do łazienki. Pączka bierę, kawa gotowa, jeszcze tylko sobie... No, uwielbiam te szklanki. Miałam je, ale nie przywiozłam je z Anglii. Czekajcie, co jeszcze chciałam? No, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli zbitą śmietanę. Moje dzieciaczki uwielbiają tak wyjadać, mi wiecie, tak o, no, tak bezpośrednio, do pyszczka. Ja uwielbiam skarb, uwielbiam, uwielbiam. Co jeszcze możemy sobie dodać? Możemy jeszcze sobie poszaleć, może z tofi?
Słuchajcie, czemu nie? Jak rozpustę, to rozpust. Ale se teraz polałam, wiecie co? No pięknie, kurde, mogłabym być baristą. Niemalże. Jeszcze mam pierniczki, ale wolę pączki. Zobaczcie. Jeszcze mogłabym posypać czekoladą albo kawą. Ale po co? Dobra, otwórzmy sobie kalendarz. I znowu muszę was jakoś przychwycić. I odwrócić. Czekajcie. Dobra, jestem. Otwieramy kalendarz. Dzisiaj siódmy. 5, 6, 7. Szóstka była, nie? Otwarta. Była. Ta siódemeczka. Co my tu dziś mamy? Zadanie czy rozdanie? Podzielić się produktem z kalendarza Soap and Glory. Serio? A co tam było dzisiaj? Krem do stóp chyba. No to se dziś posmarowałam stopy, słuchajcie. Dobrze, że sobie już nie posmarowałam. Nie zdążyłam i bardzo dobrze, bo muszę się z wami podzielić. Także ten kremik, który był do stóp, niestety ja sobie nie wykorzystam, ale bardzo się cieszę, bo będzie ta osoba zadowolona, gdyż ten krem jest naprawdę fantastyczny. Także na pewno go mogę polecić i cieszę się, że go nie użyłam, słuchajcie, bo byłaby lipa. No, mogłam najpierw otworzyć ten kalendarz. No, także kremik wędruje do jednej z was. Oczywiście zasady te same, czyli dla subskrybentów poproszę łapkę do góry. Proszę w komentarzu pod tym filmem oczywiście napisać mi swój nick z Instagrama oraz maila. O ile oczywiście nick jest inny niż na YouTubie. Oraz na Instagramie udostępnić link lub właśnie mój filmik, czy na Facebooku udostępnić ten filmik, oznaczyć mnie gdziekolwiek, żebym wiedziała, że jest to zrobione. I to wszystko. No oczywiście followować mnie na Instagramie. Będzie mi bardzo miło. No, także idę dopijać, bo już opatrzcie, aż wycieka. Pecha, biorę pączka, także dietetycznie dziś biorę pączka, dżemiki o, leżą i czekają, słuchajcie, na swoją kolej. Biorę pączka, biorę kawę i idę nagrywać dla was tak świąteczny. Jak vlogmas to vlogmas, słuchajcie, pokażę wam tylko, jak wygląda przygotowanie moje w pracy. Mianowicie czapka musi być. Wszyscy prawie są już na dole, czapeczka. Nie wiem, czy ktoś idzie. Nie. Były zamykane drzwi. I muszę taki fartuszek nałożyć sobie. Czekajcie. Nakładam na siebie. O! I w taki oto sposób jestem gotowa do pracy. Mówię cicho, bo jestem tu sama u góry. Wam się pokazuje. Jestem na zapleczu, tak wygląda mój strój do pracy, to założone, to nie muszę mieć, ale zakładam sobie, bo otwierając takie paczki większe, takie worki, takie, ale po prostu tutaj można sobie łatwo poprzycinać, wiecie, na zdjęciach. Także ja lecę do pracy, życzę wam przyjemnego popołudnia i wieczoru i pamiętajcie, vlogmas Agi na Instagramie. Ajo!